Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj nie bez kozery trzymam w ręku pisanki, bo właśnie o pisankach będziemy rozmawiać, ale nie tylko o pisankach, ale o tradycjach wielkanocnych. Ze mną w studiu pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska z Muzeum Etnograficznego, czyli z Oddziału Muzeum Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Niedawno odbyła się wystawa w Muzeum Etnograficznym, pisanki i wielkanocne. Pisanki i palmy wielkanocne i mogliśmy tam zobaczyć między innymi jak wyglądają pisanki z naszego regionu, ale nie tylko z naszego regionu. Jaka ta pisanka jest i dlaczego jest pisanką? No właśnie, pisanka jest na pewno różnorodna, tak jak różnorodny jest Dolny Śląsk. Na pewno nie powiem, że tutaj na Dolnym Śląsku mamy jeden typ pisanki, bo to nieprawda. Dlatego właśnie rokrocznie zapraszamy na wystawę, zapraszamy na kiermasz wielkanocny. To już za nami, ale już z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na przyszły rok, bo wystawa ma już ponad 50-letnią tradycję. Jest dla nas co roku bardzo ważna i właśnie tam prezentujemy współczesne pisanki i palmy wielkanocne. No właśnie, jeśli chodzi o pisanki, do tej pory pracujemy na trzech technikach. Są trzy techniki ozdabiania pisanek. Jest technika rytownicza, batikowa i aplikacyjna. Najstarszą techniką jest właśnie technika batikowa. Polega ona na tym, że ozdabiamy pisankę roztopionym woskiem. Dawniej był to oczywiście tylko i wyłącznie wosk pszczeli, dlatego że on w pewien łatwy sposób dał się później z tej pisanki zdjąć. I był łatwo dostępny. Tak, był oczywiście łatwo dostępny. No, wszyscy mieli pszczoły, a jeśli to większość i ten wosk pszczeli był bardzo dostępny. Następną techniką to jest technika rytownicza. No, jesteśmy blisko Opola. Wiemy, że najwspanialsze kraszanki właśnie są tam, ale my również na kiermasz i na wystawę zapraszamy właśnie panie pracujące tą techniką i u nas w muzeum zawsze też można zobaczyć pisanki wykonane techniką rytowniczą, czyli najczęściej jajko oczywiście po specjalnym oczyszczeniu jest farbowane. Dawniej były to farbniki naturalne, dzisiaj są to w dużej mierze farbniki chemiczne, barwniki chemiczne, barwniki do tkanin i wtedy specjalnym ostrym narzędziem te pisankarki zdrapują charakterystyczny wzór. Oczywiście myślę, że większość z nas wie, jak wygląda pisanka wykonana właśnie techniką rytowniczą, wzorem opolskim, bo są to bardzo misterne, delikatne wzory roślinne. No ja pamiętam, że moja babcia najpierw w cebuli takie jajko zamaczała, znaczy gotowało się w tych obierkach z cebuli, to jajko było brązowe, potem brała nożyk i tak drapała, po czym okazywało się, że to takie jaśniejsze te wzorki wychodziły i to przepięknie wyglądało. No i właśnie teraz się dowiaduję od pani, że to jest opolskie. Nawet nie zdawałam sobie sprawy. I technika przede wszystkim rytownicza, ale to zależne już, jakie wzory aplikujemy na tą pisankę, co tam ryzamy, co sobie malujemy tym skrobakiem. No i taką najmłodszą właściwie techniką, ale równie piękną i dającą takie pełne pole popisu plastyczne, to są oczywiście te pisanki wykonane technikami aplikacyjnymi. Czyli najprościej mówiąc, na pisance aplikujemy, przyklejamy to dokładnie, co chcemy. Mogą to być kolorowe bibuły, między innymi nawiązujące do wzorów właśnie łowickich, czy do wzorów kaszubskich i takie pisanki mamy również u nas na wystawie, ale różne inne rzeczy, na przykład suszone kwiaty, pisankarka pani Michałowska pięknie nam takie pisanki też zdobi, więc tutaj paleta jest nieograniczona i właściwie zależy tylko od możliwości twórcy. Widziałam z wełną. Pisanki z wełną, włóczką jakąś takie, też bardzo ładnie to wyglądało, nietypowo. Tak, nietypowo, dlatego że był tam rdzeń sitowia. Rdzeń sitowia jest to taka roślina zbierana na terenach podmokłych, bodajże w październiku i ona jest specjalnie suszona i po takim wysuszeniu właśnie nanosi się to na jajko, przykleja się do jajka i dawniej również mówiło się o tym, że ta włóczka mogła pochodzić nawet z ubrania osoby zmarłej i wtedy wierzyliśmy, że ona dalej żyje w tym jajku, bo przecież tutaj ta moc jajka, moc pisanki, tego, że niesie życie, jest nieograniczona i tak najbardziej od wieków najstarszych. No właśnie, co symbolizuje jajko i skąd się wzięło u nas w tradycji? No bo wkładamy te jajka, te pisanki do święconki, idziemy do kościoła katolickiego, ale to korzenie nie są katolickie. To wszystko są korzenie archaiczne właściwie, to o czym ja tu Państwu opowiadam, o tej magicznej roli pisanki, bo my po to w ogóle zdobimy jajko, żeby wzmocnić jeszcze jego magiczną moc. Dzisiaj pisanka ma właściwie funkcję taką estetyczną, ale dawniej była to funkcja przede wszystkim użytkowa, lecznicza. Pisankami toczyliśmy po ciele zwierząt,
zwierząt, po ciele ludzi właśnie po to, żeby przekazać im tą magiczną moc, ale również wiala w palmy, prawda? My możemy pochwalić się, dlatego że na Dolnym Śląsku mamy palmy pochodzenia wileńskiego. One tutaj trafiły z osadnikami po II wojnie światowej. Charakterystyczne w nich jest to, że są przede wszystkim suche. Wykonane z suchych ziół, kwiatów. Mamy tam tymotkę, krwawnik, mietlicę, czyli taką specjalnie suszoną kitę, taką trawiastą. I właśnie z takich suszonych ziół były palmy na Dolnym Śląsku robione. I właściwie tutaj z naszej okolicy rozprzestrzeniły się potem na całą Polskę. I dzisiaj w większości regionów, również nawet w marketach, możemy kupić właśnie palmy z suszonych kwiatów ziół. I taką, która właśnie pochodzi stąd, czyli ten... Tak, tutaj jest ta geneza, osadnicy właśnie z okolic Wilna je nam przywieźli, także możemy się pochwalić, bo myślę, że jest czym. No ale właśnie, my również wierzyliśmy, że kiedy pójdziemy, poświęcimy je do kościoła, to ona jeszcze wzmocni swoją magiczną moc. Z taką palmą obchodzono na przykład 3 razy wokół domu, albo 3 razy wokół swojego pola, czy nawet wokół wsi. Ba, ja pochodzę z Nadolic Wielkich, mieszkam tam teraz i tam jest nawet taki zwyczaj, że kiedy przyjdzie się w niedzielę palmową do kościoła, to również kościół obtacza się 3 razy w takiej małej procesji, więc to są dokładnie te same wierzenia. Ma chronić, tak? Ma chronić, tak. Zwyczaje typowo pogańskie. No ja tu o pogaństwie troszkę Państwu opowiadam, ale faktycznie przez wieki Kościół dostosowywał te dawne zwyczaje ludowe do swoich potrzeb, wprowadzał je do liturgii. No i teraz mamy to, co mamy i efekt jest widoczny dzisiaj. Ale też jest to symbol odrodzenia, nowego życia, tak, nadziei. Nadal to samo, tak, ta symbolika, tak, jest podobna. W wielu domach można spotkać jeszcze takie pajączki, żyrandole, piękne ozdoby, zresztą na wystawie również te ozdoby były. Jak Państwo będą oglądali naszą rozmowę, to też będą widzieli te zdjęcia z wystawy, więc zobaczycie Państwo, jak to przepięknie wygląda. I w moim rodzinnym domu, u mojej babci też to wisiało na suficie, taki ze słomy ozdobiony pajączek i wisiał przez cały rok. A jaka jest tradycja? No właśnie, tradycja jest taka, że takie pająki, jak pani nazywa bardzo trafnie żyrandole, były wieszane w ogóle na święta, najczęściej właśnie w okolicy Bożego Narodzenia albo Świąt Wielkiej Nocy. Dawniej wyglądało to tak, że było takie przeświadczenie, że do Wielkiego Wtorku należało całą chałupę posprzątać. Łącznie prawie z obejściem, dzisiaj nam się to wydaje trochę niemożliwe, ale faktycznie dawniej do tego wtorku należało chałupy pobielić, dlatego że przecież były one mocno zakopcone po zimie, kiedy jeszcze mieliśmy no prawie otwarte paleniska, więc nie wyglądało to dobrze. Po takim pobieleniu właśnie wieszano nad stołami, u takich belek stropowych, właśnie takie piękne ozdoby, bardzo krystaliczne, takie żyrandole, ale także na przykład wycinanki były przyklejane na te ściany, także w ten sposób dbaliśmy o swoje otoczenie. Jak dzisiaj ta tradycja wchodzi do życia codziennego, bo coraz częściej widzimy na Pinterestie, Facebooku, Instagramie różne przepiękne ozdoby zrobione ręcznie, które nawiązują do dawnych tradycji. Ta tradycja się odradza. Tak, bardzo się cieszymy. Jest to taki swoisty etnodesign. Ja nawet jadąc chyba przed Bożym Narodzeniem widziałam między innymi takie właśnie żyrandole w witrynach sklepów. Więc faktycznie bardzo się cieszymy, że tradycja wraca. Jest dużo grup, między innymi na social media, które się dzięki temu grupują i jak gdyby wzajemnie inspirują. Także cieszymy się, że to wszystko nadal jest praktykowane. I dlatego już za rok zapraszam na kiermasz, bo to jest dla nas rzeczywiście niesamowite wydarzenie. My się z tymi twórcami w bardzo różnym wieku możemy spotkać, ale też jako osoby zwiedzające muzeum nagle dopytać o ich tradycje, dlaczego robią coś tak, a nie inaczej. Więc to jest niesamowita dla nas wiedza, nie tylko taka badawcza, antropologiczna, ale takie po prostu po ludzku doświadczenie i fajnie spędzony czas. Jest moda na to, na ten etnodesign, jak pani powiedziała, ale też moda na ręcznie robione rzeczy, dlatego że są inne niż w sieciówkach. Chcemy mieć w domu coś oryginalnego, coś zrobionego własnoręcznie, też jesteśmy z tym związani emocjonalnie później. Sama robię wiele rzeczy ręcznie właśnie po to, żeby mieć takie poczucie, że jest to zrobione przeze mnie, jest to inne, ale też na wystawie puszczali Państwo film, w którym opowiadał pan Artur Pędziwiatr. Bardzo młody człowiek, tak,
o tym, jak się robi pisanki. Skąd pomysł na takie, właśnie na taki film? I jakby pani powiedziała trochę o tym panu Arturze, bo to bardzo ciekawa historia. To jest bardzo ciekawa postać i chciałam przynajmniej jako kuratorka tej wystawy zestawić właśnie to z takim naszym bardzo symbolicznym myśleniem o etnografii, tak? Że to są zawsze osoby starsze, że zawsze te tradycje były przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie. Nie. Mamy twórców młodych, którzy nie boją i nie wstydzą się mówić o tym, że nagle inspirują się starymi książkami etnograficznymi, w ogóle książkami, które etnografii są poświęcone, czy chociażby uczą się ozdabiania właśnie pisanek z YouTube'a. Także to myślę, że bardzo ciekawe zestawienie. Pan Artur Pędziwiatr teraz jest w Warszawie, ale jeszcze kilka lat temu tutaj pracował we Wrocławiu, widzieliśmy się często i między innymi on właśnie inspirował się YouTube'em i starymi książkami etnograficznymi. Co nie zmienia faktu, że pięknie robi pisanki i one są naprawdę na światowym poziomie. I też świetnie o nich opowiada, bo opowiada o tych metodach właśnie ozdabiania pisanek. Tak. A jakie mamy jeszcze tradycje wielkanocne, które przechodzą z pokolenia na pokolenie albo są powiedzmy wzięte z tych tradycji pogańskich, a my już nawet nie czujemy, że one są pogańskie? No dawniej w ogóle cały Wielki Tydzień był poświęcony takim zwyczajom i obrzędom, które właściwie dzisiaj już kultywujemy w formie szczątkowej, ale na pewno były bardzo ciekawe obrzędy Wielkiej Środy. Wtedy w Wielką Środę był tak zwany pogrzeb żuru i śledzia oraz topienie, zabijanie Judasza. Ten żur i śledzie to było gotowanie takiej po prostu symbolicznej zupy. Wiadomo, że wcześniej było 40 dni postu, w ogóle był przednówek, więc tak naprawdę ludzie musieli bardzo zbierać jedzenie. Tego jedzenia już nie było na wsi dużo, więc tutaj też na ten temat narosło bardzo dużo mitów, także jest to chyba pora, żeby troszkę ten czas też odmityzować. No właśnie, ale kiedy na ogół młodzież miała już dosyć jedzenia tego śledzia i tego żuru, to właśnie gotowali taką symboliczną zupę, szukali delikwenta we wsi, który na tym obyczaju jeszcze się nie znał i po prostu wylewali mu tą zupę na głowę. Tak to wyglądało. A pogrzeb, palenie Judasza, no było to już ewidentnie nawiązanie do tego, co w Piśmie Świętym, czyli robiono taką charakterystyczną słomianą kukłę wielkości normalnego człowieka. Ta kukła, przypominająca właściwie dzisiaj trochę Marzannę, miała przyczepione do siebie srebrniki, bo oczywiście Judasz sprzedał Jezusa za srebrniki. No właśnie i z taką, żeby sprawiedliwości stało się zadość, z taką kukłą chodzono po wsi, przeganiano ją, bito, wyzywano i najczęściej albo zrzucano ją z wieży kościelnej, albo ją palono. No, także to były takie zwyczaje wielkośrodowe, ale był też ważny na przykład zwyczaj Wielkiego Czwartku. On dzisiaj również w kościele ma miejsce, dlatego że w Wielki Czwartek nie używa się już kołatek. Nie używa się, przepraszam, już dzwonków, tylko właśnie używa się kołatek. I dawniej najczęściej ministranci zabierali właśnie księdzu takie kołatki i z takimi kołatkami latali po wsi, robili raban, robili hałas, właśnie przeganiali zimę, przeganiali wszystko to, co złe, to, co było, a zapraszali wreszcie wiosnę i wreszcie dobre duchy do wsi. A innym jeszcze takim zwyczajem typowo tutaj charakterystycznym dla Śląska był zwyczaj wielkopiątkowej wody. On się również później w niektórych tradycjach jeszcze nam potwierdza jak gdyby. Chodziło o to, żeby w Wielki Piątek rano pójść nad staw do rzeki, nad jakąś sadzawkę, rozebrać się do naga, wejść do tej wody i potem uwaga, wyjść w ciszy i poczekać aż się obeschnie, bo chodziło o to, że wierzyliśmy w magiczną moc wody i wierzyliśmy, że wtedy, w ten dzień charakterystyczny, ona ma moc oczyszczającą, wtedy da nam zdrowie. Oczywiście możemy dzisiaj się domyślać, jak się najczęściej taki zwyczaj wielkopiątkowej wody kończył, bo niestety kończył się chorobami, ale taki zwyczaj również był. Moja babcia pochodzi z Ukrainy i ja też pamiętam, że zawsze mi mówiła, zimna woda zdrowia doda i to jest troszkę to pokłosie, bo my dzisiaj też przecież, kiedy wstajemy, przynajmniej w mojej rodzinie, od zawsze myjemy się zimną wodą, żeby właśnie te siły witalne rano wróciły, więc myślę, że to jest gdzieś tego pokłosie właśnie tego myślenia o tej magicznej wodzie, która da nam zdrowie. Wielkanoc to jest taki czas, który, przynajmniej mnie się tak wydaje, w tych czasach pogańskich i w wielu kulturach oznacza po prostu odrodzenie się życia, oznacza wiosnę. Tak. I to topienie Marzanny, czy zabijanie Judasza, to wszystko jest ze sobą połączone, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. No dzisiaj mamy taką rzeczywistość, jaką mamy i czerpiemy jak gdyby garściami, myślę, z tych dawnych zwyczajów, ale było w nas przez lata i myślę, że to chyba w każdym z nas troszkę jest takie powiedzenie Bogu świeczkę, diabłu ogarek, prawda? Że chcemy tak zabezpieczyć się z każdej strony, żeby zapewnić sobie szczęście, urodzaj, żeby zapewnić sobie wzrost pól, bo przecież od tego zależało nasze całe życie, cały rok, to jak nam ten rok minie.
I też taki dobrobyt, jeśli chodzi o jedzenie, bo oczywiście kończył się ten okres po zimie, już były tylko te rzeczy, które dojadaliśmy po zimie, no i w końcu czekaliśmy na to, aż odrodzą się rośliny. I ten koszyczek też jest takim symbolem tego jedzenia. Oczywiście, że tak. No my święcimy dzisiaj pożywienie bardzo symbolicznie, ale proszę sobie wyobrazić, że dawniej to właśnie ksiądz przychodził do domów, tak, odwiedzał i właściwie święcił wszystko to, co miało być zjedzone podczas Wielkiej Nocy. Dzisiaj symbolicznie tylko przychodzimy z tym koszyczkiem, ale właśnie robimy to też po to, żeby upamiętnić raz, że właśnie zwyczaje wielkopostne, ale dwa też, żeby zadziałać tak, żeby nam tego pożywienia nie zabrakło przez cały nadchodzący rok. Więc jak gdyby myślenie jest bardzo podobne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska była moją i Państwa gościnią, a ja przypominam o tym, że warto robić pisanki, korzystać z tradycji i zaglądać do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Zapraszamy, życzę Państwu dobrych świąt. Wesołych świąt, do zobaczenia.